Regulacje wprowadzone na czas pandemii COVID pozwoliły sądom administracyjnym na kierowanie spraw do rozpoznania na posiedzenia niejawne. Jak pokazują statystyki, posiedzenia niejawne w czasie pandemii stały się regułą. Ograniczyło to istotnie możliwość podatników do aktywnego udziału w postępowaniu sądowym oraz do bezpośredniego wypowiedzenia się przed składem orzekającym, co budzi wątpliwości nawet natury konstytucyjnej. Dlatego dzisiaj krótko o tym, jak najlepiej zabezpieczyć własny interes w zakresie postępowań toczących się przed sądami administracyjnymi. Dzień dobry, Maria Smorszczewska, Tax z kontrowersji EY. Aktualnie sądy administracyjne powinny zapewnić podatnikom możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się w toku rozprawy poprzez przeprowadzenie jej przy użyciu urządzeń technicznych, które umożliwiają przeprowadzenie jej na odległość. Jak zaś wynika z naszej praktyki, ustne przedstawienie okoliczności sprawy oraz argumentów, które przemawiają za stanowiskiem podatnika, może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, w szczególności jeżeli bierzemy pod uwagę często skomplikowany stan faktyczny spraw podatkowych i wielość spraw rozpoznawanych każdego dnia w sądach administracyjnych. Obowiązek do zapewnienia przeprowadzenia rozprawy na odległość potwierdzony został w zarządzeniu technicznym prezesa NSA, w którym podkreślił on powinność sądów administracyjnych do przeprowadzania rozpraw za pomocą urządzeń technicznych. Co mogą w takiej sytuacji Państwo zrobić? Po pierwsze, w toczących się postępowaniach mogą Państwo wnioskować o przeprowadzenie rozprawy na odległość przy użyciu odpowiednich urządzeń technicznych. Jak z naszej praktyki wynika, wnioski te są często rozpatrywane w terminie ustalonego wcześniej posiedzenia niejawnego. W konsekwencji więc, w przypadku niewyznaczenia dodatkowego posiedzenia przez sąd, podatnik dowiaduje się o tym, że wyrok już zapadł. Dlatego kluczowym jest, by razem z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy na odległość przedstawić dodatkowe stanowisko, które w normalnych przypadkach byłoby przedstawione ustnie na rozprawie. Mogą Państwo również wnioskować o przeprowadzenie rozprawy w normalnym trybie, to jest w siedzibie sądu. Może się to jednak wiązać z długim czasem oczekiwania na termin takiej rozprawy. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zabezpieczeniu swoich praw w toku postępowań przed sądami administracyjnymi, zapraszamy do kontaktu.